Siemka, tutaj Szybek. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak zbudować mechanizm, który za pomocą jednego przycisku podmieni twoje shulker boxy, dobrze trafiłeś. Zatem przedstawię ci dwie wersje tego mechanizmu, bardziej pojemną i mniej pojemną, bardziej kompaktową. Pierwsza rzecz, którą powinieneś wiedzieć, to wielkość tej konstrukcji. Są to 4 bloki na 4 bloki na 6 bloków w wersji kompaktowej. Jeśli chodzi o wymagane materiały, to jeden dispenser, 10 dropperów, 2 hoppery, jeden przycisk może być drewniany, 16 proszków redstone'owych, 4 repeatery, 13 bloków do konstrukcji oraz jeden piston. Oczywiście to wszystko w wersji kompaktowej. Zatem rozpocznijmy budowanie. Na początek 2 hoppery skierowane w jednym kierunku. Później dispenser, który będzie skierowany do środka nad jeden z hopperów. 2 droppery skierowane w tą stronę. Jeden w bok. Następnie jeszcze jeden w górę. Kolejny w tą stronę. W tą. I jeden skierowany prosto na dispenser. W ten sposób mamy taki jakby przewód, który będzie nam to wszystko przewoził. Następnie ustaw piston w tym miejscu na drugim hopperze oraz kilka bloków konstrukcyjnych, na których będą przewodzone wszystkie sygnały redstone'owe. Najlepiej powtarzaj to tak, jak ja robię to na materiale. Tutaj na dole też będzie przebiegał redstone w tym oto miejscu. Główna konstrukcja za nami, zatem możemy przejść do okablowania. Zacznijmy od przycisku, wysypania 3 proszków w ten sposób oraz ułożeniu 3 repeaterów jeden po drugim. Pierwszy ustawiamy na 2 kliknięcia, pozostałe 2 na maksa. Następnie wysypujemy czerwony proszek do samego dołu. Ostatni blok za to wypełniamy tutaj repeaterem bez przyciskania go. Następnie wysypujemy czerwony proszek na pozostałe droppery oraz dispenser. Zalecam wypełnienie każdego droppera jednym shulker boxem. Jeżeli nie będzie wszędzie shulker boxów, nic się złego nie stanie, układ dalej będzie świetnie sobie radził, natomiast po prostu nie będzie wykorzystywany w pełni. No i to tyle. Układ działa. Jeśli chodzi o powiększoną wersję tego mechanizmu, sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jedyne co musimy wiedzieć, to jak daleko sięga nasz redstone'owy sygnał, wykreślić jakiś teren, których sobie chcemy użyć i zrobić pewien taki dropperowy wężyk, który będzie naszym takim taśmociągiem dla itemków. Zatem jeśli chodzi o praktykę, jak to wygląda, bierzemy sobie droppery. Tutaj mamy nasz system, bez tych kilku dropperów w tym miejscu, tak? Tych nie ma, te sobie już skasowałem i mam zakreślony ten sam teren, co zakreśliłem tam w tamtym miejscu. Zatem, co musimy zrobić? To ustawić po prostu taki wężyk, na przykład tak jak ja to teraz zrobię. I ostatni, boom! Zatem dobrze, zrobiłem po prostu taki taśmociąg. Każdy oczywiście może zaprojektować swój własny, być może bardziej efektywny, lepiej rozłożony, ale o czym nie należy zapomnieć, bo to bardzo ważne, to należy wysypać jeszcze wszędzie redstone'owy sygnał, no bo jakby nie było, trzeba to zasilić. Z mojej strony... Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć. A, nie zapomnijcie jeszcze podziękować shulkerom za ich piękne skorupki, dzięki którym możemy zbudować teraz coś tak pięknego, jak shulker box.